Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łosiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranami ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. Cześć, w tej lekcji chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób działa system MyViewBoard. Ja jestem zalogowany w tej chwili w przeglądarce swoim kontem Google'owym. Link do logowania dostałem od administratora, który mi skonfigurował wcześniej konto i mogę zacząć pracować. Spójrzmy w takim razie na ekran, jaki jest widoczny po zalogowaniu się na swoje konto. Zaczynając od lewej, w górnym rzędzie mamy możliwość pobrania oprogramowania w zależności od systemu, jakim dysponujemy. Może to być Windows, może to być Android, bądź może to być iOS. Mamy możliwość włączenia Classrooma, który będzie publicznie dostępny dla wszystkich uczniów po zalogowaniu się albo po zeskanowaniu kodu QR. Mamy dostęp do ViewSonic Originals, bazy wiedzy. Możemy także napisać o wsparcie do supportu, zobaczyć, o czym rozmawia społeczność ViewSonica, obejrzeć filmy na kanale YouTube lub dokonać konwersji pliku, który jest wykonany w jakimkolwiek innym edytorze, takim jak chociażby Prometeana Active Inspire czy Smartbook, czy też Whiteboard 2.1 albo SD Note. I w tym momencie, po konwersji do OLF, będziemy mogli używać tego pliku w aplikacji Whiteboard i zapisać go także w Originalsach. Wracamy na stronę domową i możemy włączyć od razu tablicę. Nie musimy wcale mieć monitora. Ta tablica będzie dostępna dla nas w tej chwili. Możemy na dole włączyć, zrobić zrzut ekranu lub nagrać nawet swój ekran. Po prawej stronie mamy dostępne menu, gdzie możemy chociażby w magicznym pudełku zaimportować pliki z własnego komputera, zdjęcia wyszukać filmy na YouTubie czy jakieś lekcje w Originalsach. Możemy także dodać własną stronę internetową, dowolny widget lub w opcji trialowej mamy narzędzia takie jak ekierka, kostki. Zamknijmy to sobie. Przełączmy się z powrotem do platformy MyViewBoard i spójrzmy, co mamy u góry. Możemy od razu podłączyć się jako student do Classrooma, wpisując odpowiednie ID sesji, podając swoje imię, dołączamy po prostu do lekcji, którą prowadzi nauczyciel. Możemy też kliknąć i podając nazwę odpowiedniej tablicy, wysłać dowolną rzecz z własnego komputera na tą tablicę. Możemy udostępnić swój ekran, wybierając właśnie tą tablicę, wpisując jej nazwę. Możemy też odbierać ekran na danym urządzeniu, jeżeli znamy właśnie nazwę hosta. Spójrzmy jeszcze, jak działa MyViewBoard Classroom, jeżeli chcemy przygotować lekcję lub po prostu połączyć się ze studentami. Na samym środku mamy możliwość rysowania, pisania. Po prawej stronie mamy, jak już wspominaliśmy wcześniej, pasek menu, gdzie możemy wybierać różne narzędzia, ale z kolei u góry możemy kliknąć na kod QR i w tym momencie, jeżeli uczniowie mają swoje urządzenia, mogą się podłączyć do tej lekcji, skanując kod QR lub wklejając adres strony widoczny na dole. Zakładam, że uczniowie się już podłączyli. U góry mamy jeszcze możliwość czatowania, publicznego czata lub jeżeli będą uczniowie dyskutować, tak zwany huddle discussion, czyli dyskusja zbiorowa, będą się tutaj pojawiały wiadomości, które oni do siebie wpisują, które do siebie wysyłają. Jeżeli chodzi o kwestię dolnego przełącznika w prawym dolnym rogu, jesteśmy teraz standardowo w trybie lektora. Jeżeli przełączymy się na huddle discussion, możemy ustawić czas, jaki będzie trwała ta dyskusja. Po kliknięciu OK u uczniów zostanie zaprezentowany tylko i wyłącznie ten slajd, który będziemy chcieli im udostępnić. Wybieramy slajd numer 1. To zostanie zaprezentowane uczniom i uczniowie mogą toczyć dyskusję, mogą pisać na czacie. Jeżeli dyskusja się skończy, możemy się tym podzielić, udostępniając albo całą dyskusję, albo jeden slajd, lub na przykład wyeksportować do pliku PDF.
Zamykamy teraz dyskusję i wracamy z powrotem do trybu lektora. I spójrzmy, co kryje się tutaj w tym kółku zębatym. Najważniejszą rzeczą jest integracja z różnego rodzaju chmurami. Możemy się zintegrować z Google Drive, Google Classroom, z OneDrive'em bądź OneDrive'em biznesowym. Pozwoli nam to wczytywać pliki bezpośrednio z naszych dysków sieciowych. W tej lekcji dowiedziałeś się, w jaki sposób pracować z whiteboardem, jak tworzyć klasy, a pozostałe funkcje omówimy w kolejnych lekcjach.